Nazywam się Karolina Szymaniec-Mlicka i w dniu dzisiejszym mam niezwykłą przyjemność poprowadzić dla Państwa webinarium dotyczące zarządzania ryzykiem związanego z inwestycjami miejskimi, ale tak naprawdę generalnie problemu zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych w powiązaniu z interesariuszami. Parę słów o mnie. Jestem radną gminy Pawłowice, jest to moja pierwsza kadencja. Jestem uczestnikiem także pracowni samorządowej Fundacji Batorego. W moim samorządzie pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego. Zawodowo jestem wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i pracuję w katedrze zarządzania publicznego. Tym się interesuję naukowo, tym się interesuję ekspercko, tym się interesuję i próbuję zaszczepić to w moim samorządzie i gdzie tylko mam taką możliwość. Mówię o idei zarządzania publicznego. Moja pasja związana jest z tym, że publikuję, także jeżeli Państwo wpiszecie w Google czy w Google Scholar moje nazwisko, to wyskoczą Wam różnego rodzaju publikacje związane właśnie z zarządzaniem publicznym, z relacjami z interesariuszami czy z zarządzaniem ryzykiem. Pod tym tajemniczo brzmiącym nazwą zarządzanie publiczne kryje się pewna koncepcja, no bo zarządzanie wszystkim z nami jest znane, ale dość powszechnie utożsamiane jest jednak taka pierwsza myśl, którą myślimy mówiąc zarządzanie, no to kojarzy nam się to jednak z organizacjami prywatnymi, z firmami, przedsiębiorstwami, korporacjami, ale jest taki odłam zarządzania jak zarządzanie publiczne, które koncentruje się na poszukiwaniu narzędzi, metod usprawniania funkcjonowania organizacji publicznych. Czyli mówiąc tak prosto, to moje zarządzanie publiczne zajmuje się tym, żeby to, co sprawdza się w organizacji publicznej, bo często prywatnej, przepraszam, bo często mówimy, a w prywatnych coś robią lepiej, prywatnych jest inaczej, a w publicznym to czegoś nie można, ta jakość jest inna. No to my właśnie w zarządzaniu publicznym szukamy w tej naszej pracy takich możliwości, żeby to, co sprawdza się w sektorze prywatnym, było wykorzystywane też w sektorze publicznym, w organizacji publicznej, oczywiście mając na uwadze wszystkie te ograniczenia i wszystkie te warunki, w których funkcjonują organizacje publiczne. I tym się zajmuję naukowo, zawodowo, z pasją i oddaniem i tym dręczę też swoich kolegów radnych w Radzie Gminy Pawłowice. Jednym z takich obszarów zarządzania publicznego jest właśnie zarządzanie ryzykiem w organizacji, tak? Bo samo zarządzanie dla mnie, ja nie szukam trudnych definicji, dla mnie zarządzanie jest to po prostu podejmowanie decyzji. No bo do tego się to tak naprawdę sprowadza, że zarządzamy, więc podejmujemy decyzje, tak? Jeżeli jesteśmy na stanowisku kierowniczym, mamy jakieś zadania zarządcze, to my podejmujemy decyzje. Tak, odnośnie na przykład premii, to też jest przecież decyzja. I każda nasza decyzja wiąże się z ryzykiem. Każdy projekt, którego się podejmujemy, wiąże się z ryzykiem. Każda inwestycja, której się podejmujemy w samorządzie, wiąże się z określonym ryzykiem. Tak? Każdy z nas, bo ryzyko nie jest jakby pojęciem zastrzeżonym tylko dla obszaru organizacji, bo każdy z nas jako człowiek cechuje się także określoną skłonnością do ryzyka. Tak? Ona przejawia się w decyzjach, które podejmujemy, także każdy z nas z tym ryzykiem się spotyka. Generalnie ryzyko można określić jako takie zjawisko, które wpływa na zdolność osiągania pewnych celów, tak? Może być to ryzyko negatywne, ale może być to ryzyko pozytywne, choć rzadziej myślimy o ryzyku w kategoriach szansy, w kategoriach okazji, ale tak też ryzyko można postrzegać, że ryzyko może mieć też ten element pozytywny, czegoś dobrego w sobie, czegoś pozytywnego. Generalnie utożsamiamy to z jakąś przeszkodą, z jakąś trudnością. Normy ISO definiują ryzyko jako wpływ niepewności na cele,
które chcemy osiągnąć. Tak? To jest pewien stan lub zespół uwarunkowań otoczenia naszej decyzji, które no, powodują pewne konsekwencje nieznane w chwili jej podejmowania. No bo cały problem z podejmowaniem decyzji polega przecież na tym, że my nie znamy, jakby no, nie mamy tej pewności co do skutków, jakie ta nasza decyzja wywoła. Stąd właśnie tu pojawia się ta kategoria ryzyka i potrzeba tak naprawdę zarządzania nim. Jeśli chodzi o samo zarządzanie ryzykiem, to tu nie chodzi jakby w tym działaniu tylko o to, żeby je wyeliminować, bo właściwie jest to niemożliwe. No, nie możemy doprowadzić, jeszcze nikt nie wpadł na to, jak doprowadzić do sytuacji, w której decyzje będą podejmowane w warunkach pewności. No, jest to niemożliwe, zawsze jakieś ryzyko się pojawia. Ono może być większe, mniejsze, jego skutki materializacji mogą być bardziej czy mniej dotkliwe, ale niemniej zawsze to ryzyko się pojawia. Więc w tym zarządzaniu ryzykiem chodzi generalnie o to, żeby decydować, które ryzyka podejmiemy, czyli na przykład jaki cel, jaką inwestycję zrealizujemy pomimo ryzyk, które mogą się z tym pojawić, na przykład ryzyka utraty reputacji, a my i tak wiemy, że pewne decyzje muszą być podjęte i jakby decydujemy z myślą właśnie o tym, że to ryzyko tam jest i my jesteśmy na nie wtedy przygotowani, tak? Możemy też podejmować decyzje odnośnie tego, że któregoś ryzyka chcemy całkowicie uniknąć, nie podejmować jakiegoś działania. Także zarządzanie ryzykiem jest to tak naprawdę pewna świadomość istnienia tego ryzyka, jego skutków jego materializacji, czyli zrealizowania się danego czynnika. Jakby zmierzenie się z tym, po prostu niejako bycie przygotowanym na to, co może się wydarzyć. Czy to w organizacjach prywatnych, czy to w organizacjach publicznych, podejście do zarządzania ryzykiem dość mocno się zmieniało. Od postawy bardzo pasywnej, to jest taka postawa najmniej doskonała oczywiście, to taka postawa na zasadzie nie mogę tym ryzykiem zarządzać albo ono mnie nie dotyczy, tak? Bo bardzo często, dobra, jest ryzyko, ale ono nas nie dotyczy, mamy jakby takie mniejsze czy większe przeświadczenie, do postawy reaktywnej, czyli reagujemy dopiero, kiedy ryzyko się zmaterializuje, tak? A nie wcześniej, czyli nie wiem, nie przeprowadzamy systematycznych remontów chodników, dopiero kiedy ktoś nas tutaj pociągnie do odpowiedzialności za nierówny chodnik, coś się stanie, ktoś, nie wiem, spadnie ze schodów, to my dopiero wtedy podejmujemy działanie, czyli w reakcji na materializację pewnego ryzyka, to się dzieje, tak? No, u nas był problem ze schodami do szkoły średniej i chyba, znaczy uczniowie uczęszczający to wiedzieli, że jest ten problem i może omijali ten stopień, ale pech chciał, że kolega podczas komisji rewizyjnej akurat stanął na ten stopień i spadł. Więc w reakcji na zmaterializowanie tego ryzyka nastąpiła szybka naprawa schodów. Tutaj w tej postawie reaktywnej nie ma tych działań zapobiegawczych, my się nie przygotowujemy na to, na materializację tych ryzyk. Postawa aktywna to jest takie tradycyjne silosowe zarządzanie ryzykiem. Czemu silosowe? To jest po prostu jakaś taka komórka w organizacji, która tym ryzykiem się zajmuje. Bardzo często w organizacjach publicznych, no tak właśnie to wygląda. Jest pani, która jest albo pan, która jest za to odpowiedzialna, która na przykład część etatu ma właśnie na to przeznaczone i ona tam no, realizuje swoje zadania, które ma nałożone. To jest dalej popularne wśród polskich przedsiębiorców, to jest popularne w organizacji publicznej, w
tu kiedy rozmawiałam, kiedy z osobą odpowiedzialną właśnie za zarządzanie ryzykiem w urzędzie, w jaki sposób identyfikuje te ryzyka, jak to wygląda, tak? To ona po prostu czeka, aż mail, po prostu przyślą jej pracownicy wypełnione arkusze. Tak? Czyli to jakby ta postawa aktywna, ale gdzieś obok, tak? Obok całego przedsiębiorstwa. Takie może nie najnowsze, ale najbardziej rozpowszechnione podejście do zarządzania ryzykiem, to jest podejście zintegrowane, bardziej proaktywne, czyli my ciągle zarządzamy tym ryzykiem. Patrzymy też na zależności pomiędzy ryzykami, bo to nie jest tak, że jedna komórka ma swoje ryzyka, tak, swoje czynniki ryzyka, a inna komórka urzędu czy organizacji ma zupełnie inne i to nie jest ze sobą powiązane. Tak? Czyli tu szukamy też zależności, że jeżeli zajdzie, zmaterializuje się ryzyko w jednej komórce, przy jednej inwestycji, to jak to może wpłynąć na inne podmioty, na organizacje zależne tutaj. Także staramy się myśleć o ryzyku jako takiej części organizacji, czymś, co jest integralną częścią funkcjonowania, tak, podejmowanych działań inwestycyjnych, społecznych, czy generalnie jakby w obszarze ryzyka operacyjnego, także takiej bieżącej działalności jednostki, tak, bo różnego rodzaju błędy mogą wynikać z błędów ludzkich, z błędów systemu, z jakichś zdarzeń zewnętrznych, tak, także w tej postawie proaktywnej to zarządzanie ryzykiem jest jakby istotną elementem funkcjonowania organizacji, tak? To nie jest jedna pani zamknięta w swoim pokoju, która ma pół etatu i tylko wypełnia te papiery. To jest postawa, która mówi o tym, że my jesteśmy świadomi tego, jak to ryzyko, że to ryzyko jest, jak nim zarządza. Zarządzanie ryzykiem jest też, mogłam to powiedzieć na początku, bo w tytule są inwestycje miejskie, a część z Państwa no, może nie pracuje w urzędzie, ale w organizacjach trzeciego sektora. W moim odczuciu, ja jestem głęboko o tym przekonana, właściwe zarządzanie ryzykiem i to, co dzisiaj Państwu pokażę, pozwoli też usprawnić realizację różnego rodzaju inicjatyw społecznych podejmowanych przez Państwa w swoich samorządach, w swojej działalności. Także wydaje mi się, że ta tematyka jest tematyką tak naprawdę uniwersalną, no, dla mnie istotną. Mam nadzieję, że dla Państwa też taka się okaże. Czemu my tym ryzykiem nie zarządzamy? Bo nie mamy wiedzy o ryzyku w organizacji, tak? Bo spychamy ten problem. Nie mamy też systemu motywacyjnego, żeby w jakiś sposób zmotywować ludzi do tego, że myślą o ryzyku, że myślą w kategoriach ryzyka. Bardzo często jest tak, że no bo wskazanie na pewien czynnik ryzyka to jest no czasami wskazanie na pewien problem, tak? Problem, który trzeba rozwiązać, no bo pojawia się problem, jest to ryzyko dla realizacji naszego pomysłu, to go rozwiążmy. Brak systemu motywacyjnego, mówię tutaj bardziej mam na myśli coś takiego, że ktoś wskazuje ten problem, bo ja na przykład mam taki charakter, że ja trochę wiecznie szukam dziury w całym, w takim podejściu do rozwiązywania problemów kapeluszy de Bono, gdzie każdy przyjmuje określony sposób myślenia, myślę, że zawsze byłabym czarnym, albo inaczej, że byłabym świetnym czarnym kapeluszem, bo ja bardzo często widzę jakieś problemy, może to jest zboczenie zawodowe z racji zajmowania się taką, a nie inną tematyką. I brak systemu motywacyjnego pojawia się wtedy, kiedy zamiast powiedzieć, aha, okej, pracownik dostrzegł jakiś problem, tak? Przyjrzyjmy się temu bliżej, może lepiej zrealizujemy dane zadanie, daną inwestycję, dane działanie, to bardzo często następuje coś takiego, takie wyparcie tego problemu, tak? Więc nie ma systemu motywacyjnego do tego, żeby to zgłaszać, tak? Bo żeby zgłaszać pewne niepokojące właśnie czynniki, które mogą zaważyć na tym. Czemu to jest też istotne, żeby ten system motywacyjny był? Bo tu też się przyznam, ja też tak mam, że ja jestem bardzo, jak chyba każdy, jak coś wymyślę,
no to oczywiście jestem bardzo często przekonana o genialności mojego pomysłu. I bardzo często istnienie takiego systemu motywacyjnego, żeby ktoś czuł się zmotywowany, pewny do tego, że może wskazać też pewne czynniki ryzyka cudzych pomysłów. Tak? I to wydaje mi się bardzo istotne w komunikacji wewnętrznej w organizacji, żeby to powiązać, żeby ten system komunikacji wewnętrznej działał właściwie, tak? Żeby te komunikaty przepływały tak jak powinny. W jednym z samorządów zdarzył się taki problem. Inwestycja z Polskiego Ładu no, wiąże się z określonymi uwarunkowaniami prawnymi i w zakresie także ogłaszania przetargów i zawartych tam informacji. No i gmina otrzymała dofinansowanie na inwestycje. Była najpierw ta informacja i nagle okazało się, że parę dni zanim ta informacja przeszła, oni ogłosili przetarg, który na tą inwestycję, która później otrzymała dofinansowanie, ten przetarg niestety nie spełniał tych wymagań, które powinien spełniać w zakresie, jeśli chodzi o regulamin inwestycji dofinansowanych właśnie ze strategicznych inwestycji lokalnych. I problem polegał na tym, że dostała ta gmina w tym przetargu bardzo dobrą cenę. Muszę powiedzieć, zadziwiająco dobrą cenę. No ale musieli przetarg niestety ogłosić jeszcze raz. Problemem okazał się brak komunikacji wewnętrznej. Niestety jeden pracownik był na L4, no i zabrakło tej komunikacji w zakresie tego, że wstrzymajmy się jeszcze parę dni, dopóki nie otrzymamy tych informacji. Brak bardzo często w organizacjach zasobów materialnych czy i niematerialnych. No, inaczej organizacje bardzo często borykają się na przykład z trudnościami prozaicznymi, trudności finansowe, tak? Więc ciężko im na przykład przemóc się, że część środków może należałoby wydać na jakieś intensywne, mniejsze konsultacje społeczne, które pokazałyby na przykład nowe czynniki ryzyka. Brak zasobów niematerialnych, no zasoby niematerialne jest to zupełnie, bardzo, może nie zupełnie, ale bardzo często pomijana kategoria, jeśli mówimy o zarządzaniu, to jest wiedza, to jest zaufanie. Zaufanie też jest zasobem niematerialnym. To może być przywództwo, to niewątpliwie są ludzie, tak? Brak zasobów informacyjnych także jest pewnym problemem, jeśli chcemy zarządzać tym ryzykiem w sposób proaktywny. Niska świadomość menadżerów, czy brak specjalistów do zarządzania ryzykiem, to jest problem, bo w organizacjach pracują ludzie, którzy mają kwalifikacje, którzy mają ogromną wiedzę, bardzo często spotykając się w swojej działalności, czy to naukowej, czy samorządowej, z pracownikami urzędu, to jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy, którą mają i ile można się od nich nauczyć tak naprawdę, tak? Bo na tym to też polega. No ale bardzo często brakuje im właśnie takiej kropki nad i pokazującej im, okej, skończyłeś administrację, skończyłeś prawo, świetnie znasz się na zamówieniach publicznych, jesteś genialnym inspektorem nadzoru, który wyłapuje różne kwestie budowlane, ale na przykład brakuje ci tej wiedzy, w jaki sposób można identyfikować ryzyko. Tak? Także tu tą lukę w mojej pracy akademickiej staramy się uzupełnić, bo my mamy kierunek zarządzanie publiczne, gdzie mamy specjalność zarządzanie ryzykiem w organizacji publicznej, więc staramy się uzupełnić tą lukę tak naprawdę na rynku pracy, tylko problem polega na tym, że musimy jeszcze przekonać studentów, żeby chcieli iść pracować do organizacji publicznej. Tak? Co jeszcze jest takim dużym problemem? Nadmiernie koncentrujemy się tylko na danych statystycznych. I to może powodować duże ograniczenia. Czemu zarządzanie ryzykiem jest ważne? No bo zarządzanie ryzykiem, jesteśmy do tego jako organizacje publiczne, są do tego zobowiązane, po prostu przepisami prawa. I generalnie no, prawo wymaga kontroli zarządczej, której elementem jest zarządzanie ryzykiem, tak? Więc to w organizacjach jest. Są rejestry ryzyk na przykład, bo tego wymaga prawo, tak? Także
ustawa o finansach publicznych, artykuł 68, jakby no nie jakby tylko wprost tą kontrolę zarządczą wprowadził w organizację. Także no, mamy to w swoich obowiązkach, tak powiem. Powiązanie tutaj kontroli zarządczą i zarządzania ryzykiem w realizacji misji i celów organizacji publicznej oznacza, że po ustaleniu celów należy rozpoznać właśnie poszczególne obszary ryzyka związane z ich realizacją, dokonać ich oceny, określić poziom akceptowanego ryzyka oraz sposób reakcji na nie. Bo jeśli mówimy o zarządzaniu ryzykiem, to Państwu pokażę kawałek dalej, to nie tylko jest ważna jego identyfikacja, ale także reakcja na nie, tak? Czy to cele, czy ten cel to będzie po prostu konkretna inwestycja, konkretne działanie, tak? My tym ryzykiem powinniśmy zarządzać, tak? No ale tyle powiedziała ustawa i radźcie sobie sami, więc Ministerstwo Finansów stworzyło pewne standardy zarządzania ryzykiem, a to są standardy, więc to nie jest tak, że tylko tak i inaczej nie można. Są to wskazówki, w jaki sposób właśnie budować ten system kontroli zarządczej. Są dość ogólne, zwięzłe, pewne procedury, tak? Czyli no tutaj komunikat numer 23 z 2009 roku ministra finansów. Jeśli chodzi o takie elementy kontroli zarządczej, no to misja, wyznaczenie misji, czyli celu istnienia, określenie celów, zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, tak? Bo tak często jest właśnie problem z ustalaniem celów albo ich monitorowaniem bardziej. I to jest istotne. Nie każdy to uznaje za jakby ważne, tak? W moim odczuciu to, czego mi najbardziej brakuje w takiej pracy samorządowca, to właśnie tego elementu monitorowania i oceny celu. I pojawia się w tym systemie kontroli zarządczej identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka i reakcja na ryzyko. Tak? Reakcja na ryzyko to jest po prostu odpowiedź na pytanie, co my z tym ryzykiem zrobimy. Czy my je będziemy tolerować, bo ono jest niskie i jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Czy my je przeniesiemy, na przykład przeniesienie ryzyka to są tradycyjne ubezpieczenia, ale nie wszystko można ubezpieczyć. Czy my je przeniesiemy, czy w taki sposób skonstruujemy umowę, że na przykład większe ryzyko będzie ponosił wykonawca danej inwestycji niż my. Czy my wycofamy się całkowicie z danego działania, bo uznamy, że ryzyko z tym związane jest zbyt duże i to będzie nasza reakcja, albo po prostu działamy bądź podejmujemy jakieś działania, które zmniejszą to ryzyko, tak? Które po prostu pozwolą nam osiągnąć ten akceptowalny poziom. W komunikacie numer 6 ministra finansów no, pokazano, w jaki sposób można właśnie tym ryzykiem identyfikować, jak można zarządzać tym ryzykiem. Tam jest dość popularna mapa ryzyk. Mapa ryzyka to jest fajne narzędzie, bo ono pokazuje też w sposób graficzny to, w jaki sposób można, w jaki sposób to ryzyko się na przykład zmniejsza, tak? Jak nasze działania, nasze podejmowane reakcje na nie powoduje, że to ryzyko na przykład ma mniejsze prawdopodobieństwo zmaterializacji albo skutki jego pojawienia się będą mniejsze, tak? To jest taki dokument dość istotny, może istotny jak istotny, ale na jego końcu znajduje się rejestr ryzyk, który w organizacjach publicznych się pojawia. Ja prowadząc zajęcia z moimi studentami, zawsze ich jako jedno z zadań mają do przeanalizowania rejestry ryzyk organizacji publicznej. Mogą sobie wybrać dowolną organizację z całego kraju, to nie jest w jakiś tam sposób narzucane, że muszą ze swojego podwórka, że tak powiem. I mają je analizować właśnie pod kątem tego, co oni jako specjaliści, przyszli specjaliści od ryzyka, czego im brakuje. I na przykład zdarzało się, że w rejestrach ryzyk szkół zupełnie były pomijane kwestie ryzyk związanych z ludźmi,
pracownikami, no bo tak naprawdę jednym z najistotniejszych źródeł ryzyka jesteśmy my ludzie, pracownicy danej organizacji, tak? Tak jak ja pracuję na uniwersytecie, czy Państwo w swoich miejscach pracy, tak? Więc na przykład taki byłby błąd. Zauważano także, że w tych rejestrach rejestr szpitala, dużego szpitala wojewódzkiego, miał na przykład zaledwie chyba trzy ryzyka wskazane, bardzo ogólne, i nie było tam ryzyka związanego generalnie z działalnością medyczną. Więc czasami te dokumenty są mniej czy bardziej odpowiadające rzeczywistości, że tak powiem, działania. Czemu ryzyko w organizacjach publicznych jest ważne i czemu ja o tym mówię i czemu tak uważam? To ryzyko też jest inne niż w organizacji prywatnej, tak? Państwo mamy, my mamy, sektor publiczny, my działający jakby w tym obszarze, mamy wyższą stawkę tak naprawdę, bo my mamy w organizacjach publicznych więcej działań. Nie tylko mamy więcej działań, które no, ustawa nakłada takie zadanie i my jako samorząd musimy je realizować, ale też te działania, a co związane ryzyka, związane z nimi ryzyka, no, są niezbywalne. To nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, ach, ta szkoła, to jest ciężko prowadzić szkołę, tam są wieczne problemy, teraz podwójny rocznik, to my jako samorząd nie będziemy teraz tych szkół prowadzić, tak? No nie, szkoły, przedszkola, drogi, nie możemy powiedzieć, my nie będziemy teraz odśnieżać dróg, tak? W zimę urząd nieczynny i nie będziemy reagować na Państwa problemy, tak? No, nie możemy pewnych zadań powiedzieć, że my tego nie będziemy robić, tak? Organizacje prywatne mogą całkowicie zrezygnować z działalności, tak? Ktoś może uznać, że rynek robi się zbyt turbulentny, on już nie potrafi odpowiadać na potrzeby klienta, zamykam działalność, idę na etat, albo mam możliwość, idę na emeryturę, zmieniam całkowicie działalność. Tak? My jako jakby urzędy, organizacja publiczna, no nie może sobie powiedzieć, to ja się teraz zamykam i ja teraz będę się zajmował czym innym, tak? Także to jest ten problem. Organizacje społeczne, no też tak, no niby mogą powiedzieć, że ja już nie będę tego robić, ale bardzo często to są ludzie z pasją i dużym zaangażowaniem, którzy no nie wyobrażają sobie chyba działań albo braku podejmowania określonych działań. Co jeszcze jest problemem? W organizacjach prywatnych my możemy sobie powiedzieć, ok, jak zainwestuję, to stracę tyle i tyle, albo zyskam tyle i tyle. Tak? Bardzo często bo oceniamy organizację prywatną przez pryzmat no, zysku, najprościej mówiąc. W organizacji publicznej nie mamy możliwości oceniania przez pryzmat zysku, tak? Generalnie, już abstrahując, ale w działce zarządzanie publiczne, kwestia oceny efektywności funkcjonowania organizacji publicznych jest to jeden z kluczowych problemów, no bo te cele mają głównie charakter jakościowy, żeby mieszkańcom dobrze się żyło, tak? No ale jak to określić? Bardzo ciężko dać wymierny, ilościowy wynik tego, tak? Więc tu trudniej jest te ryzyka też o nich myśleć, bo one nie mają takiego wymiaru finansowego. Co jeszcze jest trudne, jeśli mówimy o ryzyku w organizacjach publicznych? No nie ukrywajmy, no jeden z wyróżników zarządzania publicznego, funkcjonowania sektora publicznego są silne konotacje polityczne. I to polityka jakby w wymiarze lokalnym, no i centralnym, tak? No bo to są pieniądze publiczne, to jest system finansów publicznych i tam te konotacje są bardzo silne, tak? Tu też pojawiają się określone ryzyka. Reprezentujemy interes publiczny, bardzo szeroko rozumiany. Funkcjonują też organizacje publiczne no, w specjalnych jakby wymogach prawnych, tak? Ilość ograniczeń, ustaw, przepisów, w których muszą się poruszać urzędy i organizacje publiczne i organizacje społeczne, też, bo jeśli wchodzą w ten system finansowania publicznego, to też pewne ograniczenia ich obowiązują, no jest bardzo, bardzo dużo, tak? Co prawda organizacja publiczna może wykorzystać aparat przymusu, ale ma ograniczony zasięg terytorialny, tak? To nie jest też tak, że
przeniosę się gdzie indziej, tak? Przeniesiemy ten urząd do, i będziemy sobie teraz gdzie indziej realizować nasze cele, tak? Więc to zarządzanie ryzykiem w organizacji publicznej jest inne, jest w moim odczuciu jest trudniejsze niż w organizacji prywatnej, tak? No ale generalnie powinno przyczynić się do tego, że ten sukces będzie osiągnięty, jeśli będziemy tym ryzykiem zarządzać. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, to jest norma ISO związana właśnie z zarządzaniem ryzykiem, to jest norma 31000. Tu jest link do niej, wrzuciłam ten link dlatego, że w okresie pandemii ta norma została udostępniona bezpłatnie. Nie można jej co prawda ściągnąć, ale można przejrzeć, to są pewne standardy. Norma ISO nie jest, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, nie daje certyfikatu, to nie jest norma certyfikująca, to jest jakby pomoc w usprawnianiu zarządzania ryzykiem, ale nie daje certyfikatu. Pojawił się także dokument z narzędziami oceny ryzyka, tu jest dokument płatny, ale wiele metod zawartych w dokumencie właśnie ISO-wskim jest przedstawionych w publikacji Zarządzanie ryzykiem pod redakcją Dariusza Wróblewskiego. Tu Państwu celowo zamieściłam link do tego, dlatego że ta publikacja jest bezpłatna do pobrania, także jeżeli Państwo będziecie zainteresowani głębiej tematyką zarządzania ryzykiem, to oczywiście można z tej publikacji skorzystać, jest napisana bardzo, bardzo przystępnym językiem. A jeśli mówimy o sam proces zarządzania ryzykiem, to jest identyfikacja, analiza, ewaluacja, postępowanie z ryzykiem, czyli reakcja na ryzyko, ale najpierw ustalenie pewnego kontekstu. I to, co Państwo widzicie, to jest zarządzanie ryzykiem według, jakby ten proces, jak powinien wyglądać według normy ISO. Co tu jest istotne? Bo to jest standard, to jest jakby, można powiedzieć, że to nie jest nic nowego, tak? Ale to, na co zwracam szczególną uwagę, to jest monitorowanie i przegląd. Standardy Ministerstwa Finansów mówią raz w roku, ale generalnie powinno się częściej. Zawsze wtedy, kiedy dostrzegamy, że coś się dzieje, tak, w całej organizacji, ale też w naszym projekcie coś idzie nie tak, nasza inwestycja, no powiedzmy na przykład kuleje, tak, stoi w miejscu, monitorowanie i przegląd. I coś, o czym się zapomina w kontekście ryzyka, komunikacja i konsultacje. My do zarządzania ryzykiem możemy zaprosić także interesariuszy, którzy pomogą nam na przykład zidentyfikować czynniki ryzyka. To też jest jakby jedna z możliwości, tak? Bo kontekst to jest właśnie taka kombinacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mogą wpływać na osiąganie przez nas celów. Jak Państwo widzicie, to też jest norma ISO, zarówno w kontekście zewnętrznym pojawiają się relacje z zewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie wartości, tak samo w kontekście wewnętrznym także pojawiają się relacje z interesariuszami. Interesariusz to jest takie dziwne pojęcie. Interesariusz, stakeholder z angielskiego, czyli ktoś, kto ma stawkę, jakiś interes w funkcjonowaniu naszej organizacji, w realizacji naszej inwestycji, w realizacji naszego projektu, tak? Interesariusz jest kategorią bardzo szeroką, czyli ktoś, kto czegoś oczekuje, ma jakiś interes w tym. Dla organizacji publicznej to oczywiście są mieszkańcy, ale tu pojawia się największy problem, jeśli myślimy o kategorii interesariuszy, no bo robimy coś dla mieszkańców, oni są interesariuszami, ale mieszkańcy to jest tak niejednorodna grupa, że jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli mówimy o analizie na przykład interesariuszy, o czym zaraz Państwu pokażę, jest to, aby przez tych interesariuszy patrzeć właśnie przez pryzmat ich pewnej kategoryzacji, czyli nie wpisujemy tylko mieszkańcy, tak, tylko wpisujemy na przykład seniorzy, rodziny z dziećmi, rodziny bez dzieci, tak? Ostatnio właśnie robiliśmy analizę interesariuszy ze studentami, to oni mi zwrócili uwagę, że jeszcze są rodziny bez dzieci, że to jest też istotne, żeby ich wpisać, tak? To mogą być, może być młodzież, która też już jest kategorią taką nie dziecko, tak? Ale jeszcze nie osoba w pełni dorosła, czyli młodzież, tak? Czyli żeby w zależności od potrzeby, od inwestycji, dla której robimy tą analizę, żeby tych interesariuszy
odpowiednio kategoryzować. No i właśnie no, standardy ISO, jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, zwracają uwagę właśnie na to, żeby tych interesariuszy analizować, tak, i ryzyko, jakie oni niosą, ten kontekst pod tym względem tutaj określać. Czemu interesariusze są generalnie ważni, jeśli chodzi o zarządzanie publiczne? No bo generalnie jedną z takich prawd, może tak powiem, w zarządzaniu publicznym jest to, że organizacja publiczna no, funkcjonuje po to, żeby zaspokajać potrzeby interesariuszy, żeby tworzyć dla nich tak zwaną wartość publiczną, tak? A jednocześnie ci interesariusze są dla nas źródłem jako organizacji, czy to publicznej, czy trzeciego sektora, czy prywatnej, no są dla nas źródłem potencjalnego ryzyka, bo oni mają zasoby, których my chcemy, tak? To może być, jeśli mówimy o mieszkańcach, to jest ten najważniejszy jeden jakby dla władzy, dla urzędu, dla urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów i radnych też zasób, jakim jest głos w wyborach, czyli legitymizacja ich działań, tak? Jeżeli to jest to tutaj na przykład ta zależność, to może być zależność finansowa, tak? I tutaj ten interesariusz na przykład dla nas ważny, bo daje nam środki finansowe. To może być interesariusz w postaci różnego rodzaju instytucji kontrolujących nas i wydających opinie. Także interesariusze są właśnie tą kategorią, która pojawiła się zarówno w normie ISO związanej z zarządzaniem ryzykiem, jest istotna w zarządzaniu publicznym, a z takiej mojej perspektywy badacza radnego, kogoś, kto po prostu przygląda się sektorowi publicznemu, tak, no to ci interesariusze są źródłem dużego ryzyka, na przykład ryzyka utraty reputacji. Mogą nas nie wybrać, to takie największe zagrożenie bardzo często, tak? Może pojawić się różnego rodzaju ryzyka operacyjne, bo interesariuszem są też pracownicy organizacji, tak? Więc oni też są źródłem ryzyka w organizacjach, tak? Ryzyka finansowe, czy ryzyka bezpieczeństwa finansowego. I czemu o tych interesariuszach mówię? Bo to jest akurat moja gmina, bo stwierdziłam, że ten case jest dla mnie ważny. Przystąpiliśmy do realizacji projektu inwestycyjnego, termomodernizacji budynku zespołu szkół ogólnokształcących. Inwestycje trzeba było podzielić na dwa etapy ze względów finansowych. Po prostu w zeszłym roku nie starczyło nam kasy na wszystko, więc wymieniliśmy okna. A w tym roku przeszli do termomodernizacji. I tu Państwo widzicie, że 10 sierpnia na stronie, na Facebooku gminy pojawiła się informacja, no, że ten remont jest, że 6 lat od ostatniego remontu. Dlaczego ta informacja, że 6 lat od ostatniego remontu, bo jest tu tak istotna? Ścięło na zdjęciu, ale ten post urzędu jest tak naprawdę odpowiedzią, bo mamy też takie forum mieszkańców gminy Pawłowice i tam pojawiło się właśnie pytanie, no po co ten styropian jest zrywany, skoro no parę lat temu elewacja była naprawiana. Trochę niepotrzebnie wdałam się w dyskusję pod tym postem, ale reakcją na to dopiero 10 sierpnia był post urzędu właśnie o tym, dlaczego ta inwestycja jest robiona. Tak? Rzeczywiście 6 lat temu, dlatego, że była uroczystość okrągła chyba 25-lecie zespołu szkół ogólnokształcących, no to tą elewację troszkę wyczyszczono, odnowiono, no a w tym roku postanowiono to zrobić, ale gdyby wcześniej przy realizacji tej inwestycji ktoś przeprowadził analizę interesariuszy i pomyślał, mamy paru takich ciekawskich mieszkańców, którzy zaraz zaczną się pytać, a po co, tak, bo to było robione x lat temu. To jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań, bo te pytania pojawiają się, te jakby uwagi, obiekcje
pojawiają się w przestrzeni publicznej w przypadku mojej gminy i mojego sołectwa jako jedne z najczęstszych. Dlaczego u nas coś się robi, tak? Nawet jeśli poprzednio robiło się coś 30 lat temu, tak? Gdyby się wcześniej zastanowiono, okej, ten się czepia, on się zawsze czepia, tak? To może dajmy ten post wcześniej, poinformujmy mieszkańców wcześniej, tak? Dajmy informację wcześniej, że inwestycja jest rozpoczęta i że będzie realizowana w takim, z takim, a nie innym zamiarem. Tu kolejna inwestycja z mojej gminy, to będzie ciekawy case. Inwestycja, którą jakby zapoczątkował Fundusz Sołecki. Tak, mamy Fundusz Sołecki, to jest bardzo fajna sprawa, ale w okresie pandemii, jak Państwo wiedzą, no nie można było organizować zebrań wiejskich, więc o rozdziale środków z Funduszu Sołeckiego decydowały Rady Sołeckie. Jestem też członkiem Rady Sołeckiej, więc też brałam udział w tego typu spotkaniach. To jest akurat inwestycja z innego sołectwa. Dotyczy on zagospodarowania terenu, który obecnie no jest po prostu zielonym skrawkiem gruntu. Tyle, nie ma tam nic. Jest zlokalizowany w pobliżu kościoła, parkingu i bardzo ładnego parku, który mamy. Rada Sołecka postanowiła zaproponować jako realizację z Funduszu Sołeckiego projekt na zagospodarowanie tego terenu. No, projekt został wykonany, przetarg został zrealizowany. I już w momencie, kiedy przystępowaliśmy, że okej, mamy projekt, wszystko jest zatwierdzone, że tak powiem, przepisami prawa, przechodzimy do jego realizacji, pojawiło się ryzyko, na które jakby no wskazałam, że ten teren nie jest nasz. My go mamy w użyczeniu do 2028 roku, a inwestycja jest no, bodajże ponad 1 000 000 zł. A umowę mamy do 2028 roku, jeżeli nie będzie woli przedłużenia tej umowy, bezpłatnego użyczenia, żeby była jasność, no to teren przechodzi do właściciela. To oczywiście uznano, że nie jest to istotny czynnik ryzyka dla tej inwestycji, do momentu, w której jakby nie skonsultowano tego z Regionalną Izbą Obrachunkową, która stwierdziła, no, że no, gmina nie powinna inwestować takich środków na terenie, do którego no, w perspektywie 5 lat straci możliwość władania, więc jakby pojawiła się konieczność przedłużenia tej umowy, no to przedłużono tą umowę użyczenia, tu ze strony właściciela terenu nie było większych problemów, ale nie wykonano analizy ryzyka, identyfikacji interesariuszy, którym mogło pojawiła się organ nadzorujący, Regionalna Izba Obrachunkowa, która no, zakwestionowała możliwość wydatkowania dość dużych pieniędzy na nieswoim terenie. Pojawił się, nie zrobiono analizy interesariusza, więc nie pojawił się kolejny interesariusz. Mieszkańcy, jak Państwo widzicie albo inni widzicie, rzadko się zdarza, żeby pod postem na stronie mojej gminy pojawiło się 61 komentarzy. W większości niestety były to komentarze negatywne. Zwracano uwagę na to, no, co jakby no, też rzuca się w oczy, na betonowanie powierzchni, która obecnie jest zielona i że owszem, można było ten teren zagospodarować wcześniej, zagospodarować, ale inaczej, tak? Mniej betonowo, że tak powiem. Może ta dyskusja pod tym postem wyglądałaby inaczej, może ta inwestycja nie wzbudzałaby tak dużych kontrowersji, gdyby wcześniej właśnie wykonano taką analizę interesariuszy, w której wskazano by właśnie, że Regionalna Izba Obrachunkowa jest tutaj czynnikiem ryzyka, może to zakwestionować. Mieszkańcy mogą być niezadowoleni, bo oni mają w tym interes, mogą być niezadowoleni z tego, że my betonujemy przestrzeń publiczną za ogromne pieniądze. Oprócz tego mieszkańcy tu wyrażali swoje niezadowolenie, że tego typu inwestycje warto byłoby z nimi konsultować. No tu tych konsultacji samego projektu nie było. I jednym z takich najczęściej pojawiających się ryzyk, jeśli mówimy o analizie interesariuszy, jest właśnie ryzyko utraty reputacji. Tu celowo różne print screeny, jeśli chodzi o Cieszyn. Możecie Państwo tego nie dostrzegać, ale czemu to jest ważne, tak? Bo tu na przykład w przypadku rewitalizacji, jeśli to tak można, rynku w Cieszynie,
Bardzo istotne zdanie, że pragniemy wyjaśnić, że zaprezentowana, uproszczona i schematyczna wizualizacja sporządzona została przez projektanta, aby ułatwić rozmowy z Urzędem Ochrony Zabytku. Czyli w przypadku tej inwestycji pojawia się znowu nowy interesariusz, konserwator zabytków. Tak? No, niektóre inwestycje siłą rzeczy mają nadzór konserwatorski. Jeśli mówimy o analizie interesariuszy, to pierwszym krokiem jest ich identyfikacja, czyli pomyślenie, burza mózgów, totalna burza mózgów. Kto jest interesariuszem? Kogo dotyczy ten projekt? Kto ma w nim jakiś interes? Tak? Może być nim zainteresowany. I tutaj mam taki przykład seniorów. I jakby, żeby pokazać Państwu, że to nie tylko do projektów inwestycyjnych. Owszem, tam to... To dla mnie być oczywistym, że być powinno, ale to, tak jak mówię, no często tylko dla mnie. Na przykład budowa skateparku przy terenach mieszkalnych i kościelnych, no to tutaj to nie można pomyśleć, że a seniorzy, to skatepark jest dla młodych, to my seniorów nie musimy tutaj jakby analizować, ale tereny przykościelne, których no, korzystają seniorzy, może pojawić się tu obawa o zakłócanie ich spokoju, na przykład w czasie nabożeństw, tak? Więc oni nagle stają się interesariuszem tego projektu, tak? Tereny mieszkalne, czyli także mieszkańcy na przykład okolicznych zabudowań, tak? Czyli pojawiają się seniorzy, pojawia się projekt infrastrukturalny, bo jednak pewna inwestycja, pewien zamiar inwestycyjny, ale analiza interesariuszy jest też bardzo fajnym narzędziem, ja Państwa zachęcam do tego, jeśli mówimy o projektach miękkich, na przykład powołanie Gminnej Rady Seniorów, tak? No to tu seniorzy, jako ten interesariusz, no mogą być bardzo zainteresowani, tak? No dajemy im pewne narzędzie zwiększające ich zaangażowanie, tak? Także są tym zainteresowani i można to też wykorzystywać w tym obszarze. Kolejnym krokiem takiej analizy powinna być identyfikacja zasobów cennych dla organizacji lub dla projektu. Ja jeszcze powrócę na przykład do tych interesariuszy. Kto jeszcze może być interesariuszem? No jeśli mówimy, no bo kwestia mieszkańców, żeby ich podzielić też, bo już Państwu mówiłam, żeby ich jakby pokategoryzować w określone grupy. Ale takim interesariuszem na przykład w inwestycjach miejskich mogą być także państwa, mogą i są także państwa pracownicy, są to na przykład inspektorzy nadzoru, na których może być wywierana różnego rodzaju presja ze strony wykonawców, tak? Ja no, niestety spotkałam się z takimi case'ami, że na inspektora nadzoru pisano skargi do Izby Inżynierów, żeby wywołać określone skutki w postaci bardziej przychylnych tak naprawdę decyzji, więc ta kategoria interesariuszy jest bardzo szeroka, tak? To mogą być media, to może być Kościół tak naprawdę, no, w społeczności bardzo często, no, zwłaszcza na przykład takich mniejszych, to jakby to zdanie tutaj, nastawienie kościoła też jest ważne, tak? To są wykonawcy, którzy no, bardzo byśmy chcieli, żeby dobrze startowali, dostawali nam dobre oferty, ale bardzo często nawet ich brak, jeśli brak tych ofert, tak? Także ta kategoria interesariuszy jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka. Określamy wpływ i znaczenie interesariusza. Czemu to jest ważne? No bo wpływ to jest to, jak interesariusz, na ile on wpływa na dany projekt, tak? Kontroluje zasoby, kontroluje decyzje, tak? Im większy ma wpływ, tym większe może być ryzyko z jego strony, jeśli nie jest nam do końca przychylny, jeśli na przykład to on musi zaaprobować nowe decyzje. Coraz częściej na przykład przy inwestycjach infrastrukturalnych pojawia się nowy interesariusz, wcześniej jakby go on nie był tak mocno widoczny, ale to są posłowie danego regionu, okręgu, jeżeli mówimy o tych inwestycjach, na których próbują gminę pozyskać finansowanie ze środków Polskiego Ładu Inwestycji Strategicznych, no to poparcie takiego interesariusza często jest tu decydujące, a później jakby jest on obecny w trakcie realizacji tej inwestycji. Znaczenie danego interesariusza,
czyli to, na ile jego potrzeby są ważne. Kolejnym krokiem jest określenie ryzyka, czyli odpowiedzi sobie na pytanie. Pierwsze, najprościej odpowiedzieć sobie na pytanie, czy interesariusz jest nam przychylny, tak? Czy nie? To mogą być różne inwestycje, bo interesariuszem jest na przykład też Rada Gminy. Może być, czy Rada Gminy jest nam przychylna, czy nie, tak? Czy, bo bardzo często i różnego rodzaju pomysły na realizację projektów przychodzą z zewnątrz, tak? To jest na przykład w przypadku mojej gminy budowa szatni kontenerowych dla młodzieżowego klubu piłki nożnej, tak? No i to oni realizując dla siebie taką analizę interesariuszy, wpisują sobie interesariusze Rada Gminy, mogą sobie nawet podzielić na poszczególnych radnych, bo to też czasami ma znaczenie, i sobie określają na przykład przychylny, nieprzychylny, czy jest źródłem ryzyka, czy nie, tak? Czy będziemy mieć jego głos, czy nie będziemy mieć jego poparcia w tym wypadku, tak? Jeśli mamy już taką analizę interesariuszy, widzimy, kto jest tym interesariuszem, który może znacznie wpłynąć na te podejmowane decyzje, to określamy, co my względem tego interesariusza zrobimy, czyli jak my zadziałamy z tym interesariuszem, tak? Czy my spróbujemy z nim rozmawiać, przekonywać go do naszego pomysłu, tak? Czy my w jakikolwiek inny sposób będziemy go angażować, czy na przykład będziemy tylko komunikować swoje decyzje, czy na przykład będziemy je konsultować, tak? Czyli w przypadku tego terenu zielonego, czy może powinniśmy wcześniej, wiedząc, że może on wzbudzić duże kontrowersje, czy może wcześniej powinniśmy przy etapie projektowania skonsultować go szerzej ze społecznością lokalną, tak? Z zainteresowanymi właśnie tutaj stronami. Może ten projekt wyglądałby wtedy inaczej. Czy wręcz przeciwnie, wchodzimy stricte w współpracę i partnerstwo, tak? Tu mamy różne kategorie. Nie chcę przedłużać, jeśli mówimy o angażowaniu interesariuszy w te zarządzanie ryzykiem, w realizację projektów, inwestycji i rzeczywiście chcemy z nimi no, rozmawiać, to są pewne zalecenia. Ja tu podkreśliłam jedno najważniejsze, bo jako uczestnik niektórych konsultacji społecznych w różnych obszarach, to co rzuciło mi się w oczy. Angażowanie interesariuszy, gdy decyzja tak naprawdę została już podjęta, jest tak naprawdę nieetyczne i przekłada się na zwiększenie frustracji i nieufności. Tak? Bardzo często jest tak i ludzie to wiedzą, że owszem, ogłaszamy szumnie, konsultujemy coś, chcemy tu poznać zdanie mieszkańców, interesariuszy, ale my tak naprawdę już wiemy, co zrobimy i żadna ich uwaga nie zmieni tego, jak dana inwestycja będzie na przykład zrealizowana, czy będzie tam więcej betonu, więcej zielonego, więcej drzew, więcej krzewów, mniej fontanny, więc to jest ważne i na to Państwa uczulam, żebyście Wy jako uczestnicy też różnego rodzaju konsultacji, no, czasami może no, ciężko coś wymusić, ale żebyście zwracali na to uwagę, czy ta decyzja już tak naprawdę nie została podjęta wcześniej. Jeżeli chcemy coś konsultować, chcemy tych interesariuszy włączyć w ten proces jako ten istotny czynnik ryzyka mieszkańców czy poszczególne grupy, to pamiętajmy też o tym, żeby przeznaczyć na to odpowiedni czas, środki. Żeby to nie było na zasadzie, że przekazujemy na przykład materiały do konsultacji w czwartek, a konsultacje odbywają się w piątek rano, tak? Żeby ci interesariusze, żeby ci nasi mieszkańcy, czy jakikolwiek interesariusze, których bierzemy pod uwagę w danym projekcie, mieli czas zapoznać się z materiałami, mieli czas przemyśleć pewne rzeczy. Oczywiście ten proces może być bardziej lub mniej sformalizowany, to już zależy od jakby no uwarunkowań samej decyzji, którą podejmujemy, czasu, który na to potrzebujemy i jakby w tym obszarze no, dostosowywać się na bieżąco. To, co jest ważne, jeśli mówimy o ryzyku, o analizie interesariuszy i jakby włączaniu ich w ten proces inwestycyjny, czy w generalnie jakikolwiek projekt, który Państwo realizujecie, to, żeby pojawiła się taka chęć słuchania i wzajemnego uczenia się.
żeby to słuchanie, to czego bardzo często brakuje w naszych dyskusjach i w naszych rozmowach, było aktywne, żeby było jednak nastawione na słuchanie, a nie tylko na wygranie swojej racji, że tak powiem, bo do tego bardzo często sprowadzają się jakiekolwiek spotkania konsultacyjne, tak? Jeżeli Państwo jesteście szerzej zainteresowani kategorią ryzyka, zarządzania ryzykiem w organizacji, to co prawda na przykładzie szpitali publicznych, bo to też jest taki obszar, który mnie jakby pasjonuje od początku moich kariery akademickiej, to jest publikacja. Ona niestety nie jest dostępna bezpłatnie. No z mojej strony chciałam bardzo serdecznie podziękować za uwagę i jeśli macie Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Też się włączam. Już jestem słyszalna, prawda? Tak. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo zapraszam Państwa do pytań. To jest ten moment, kiedy można, czy ogólnie teoretycznie, czy już konkretną sytuacją, proszę wykorzystać ten moment, że właśnie jest ekspertka. A ja czekając, aż Państwo piszą, bo to chwilę tutaj może zająć, to Karolina, jak Ci słucham, przyszło mi na myśl takie pytanie, kto powinien pracować w takim zespole, myśląc o tym proaktywnym duchu, o ryzyku, który będzie robił analizę interesariuszy? Urzędnicy, urzędnik. I teraz pytanie, czy osoba, która, wójt, burmistrz, prezydent, zleci to właśnie urzędnikowi, i ten urzędnik na przykład jako jednego z interesariuszy, bo też są takie analizy, wskazuje na przykład właśnie wójta, czy burmistrza, czy prezydenta, czy no, organ władzy, wójt, burmistrz, prezydent będzie tą analizę robił sam dla siebie, tak? Bo to nie zawsze musi być stricte sformalizowane, na zasadzie jest dokument publiczny, jest jakieś ogłoszenie i jest jakiś powołany stricte zespół. To jest kwestia po prostu pewnego zarządzania, tak? Czyli podchodząc do realizacji jakiegokolwiek zamierzenia inwestycyjnego, jakiegokolwiek większego projektu, tak? Chcemy myśleć właśnie kategoriami interesariusz, ryzyko i jakby iść tą ścieżką, czy generalnie no, robimy pewne rzeczy, po prostu robimy, tak? Nie zastanawiamy się na tym, tak? Bo tak jak mówię, no, czasami może to robić wójt, burmistrz, prezydent sam dla siebie, żeby wiedzieć na przykład, w którą stronę musi uderzyć, nie wiem, u których pracowników musi wyposażyć na przykład w dodatkowe kompetencje, żeby pewne zamierzenia zrobić, czy po prostu zleca to pracownikom, czy może pracownicy sami od siebie, kierownik na przykład danego referatu robi takie typu analizy, myśląc o tym, gdzie może być problem, tak? Gdzie może być problem, bo czasami problemem w takiej analizie kierownikowi może wyjść, że tak naprawdę jest właśnie wójt, burmistrz, prezydent, któremu na przykład ciężko coś zrozumieć, no bo nie zawsze ma wiedzę, nie wiem, stricte inwestycyjną. Ja na przykład nie mam wiedzy budowlanej, więc dla mnie poruszanie się w kategoriach inwestycyjnych to jest trudne, to jest trudne, tak? Więc to już zależy od tego, jakie mamy podejście do tego, na ile ta analiza będzie dla nas i rzeczywiście takim rzeczywistym elementem zarządzania, czy będzie na przykład tylko czymś, co my będziemy pokazywać, ale zrobiliśmy ładną analizę i mamy do dokumentacji. Tak, ale tu mówiłaś, że takie listki figowe różne są nieetyczne, nie działają. A wiesz, jak Cię słuchałam, to sobie pomyślałam, bo sporo mówiłaś też w sumie o ryzyku wizerunkowym, prawda? Takim, tak. No, jednak mówimy o tym, jak reagują mieszkańcy i to się odbywa w domenie publicznej potem. No i pytanie, czy na przykład jest praktykowane w ogóle, na ile często, że w takim zespole, czy z tym wójtem, jeśli on chce to robić niemalże w pojedynkę, jest człowiek od komunikacji? Ja się chyba z tym nie spotkałam, bo albo właśnie, jeżeli bierzemy tam człowieka stricte od komunikacji, czy w mojej gminie promocja, no to oni bardziej skupiają się na tym, jak pewne rzeczy listkiem figowym przykryć właśnie, niż rzeczywiście. A ja chciałam jakby Państwa, ja jestem o tym przekonana, ale Państwu trochę dać tutaj takie przeświadczenie, że to jest narzędzie zarządzania, tak? My dzięki temu możemy. Oczywiście, jeżeli widzimy, że pojawia się przy danej inwestycji no, większe czy mniejsze ryzyko wizerunkowe, no bo w działalności publicznej ono jest zawsze. Ja pamiętam, jak moi koledzy się obrażali, że mieszkańcy źle o nich piszą na Facebooku, tak? No,
taką wybraliśmy sobie funkcję, że jesteśmy krytykowani często za swoje decyzje, tak? Więc to później zależy właśnie, czy chcemy tą komunikację postrzegać tylko na zasadzie PR-u, żeby czegoś nie było, czy my rzeczywiście chcemy komunikować tym mieszkańcom, co się dzieje i jakby no, też korzystać z tego wizerunkowo, ale jakby na ile mamy przeświadczenie o tym, że to jest ten ważny element. Tak, też rozumiałam właśnie, że to analizowanie interesariuszy służy projektowaniu działania, prawda, żeby uniknąć potem katastrofy, a nie właśnie tylko i wyłącznie wizerunkowi. I ja zachęcam Państwa jeszcze do pytań. Ja zadam ostatni być może temat, został na razie wyczerpany, tak na poziomie dzisiejszego wykładu. Zresztą podałaś też tutaj bibliografię, do której można sięgnąć. To jeszcze zapytam Cię, bo mówiłaś o różnych metodach w sumie robienia tej analizy interesariuszy. Ja zapamiętałam burzę mózgów, zapamiętałam w sumie konsultacje jako taki sposób też, prawda, docierania do opinii, do potrzeb. A czy na przykład jest praktykowana praca na jakichś danych już zastanych? Czy robi się jakiś research, żeby zanalizować to, co interesariusze mogą mieć w głowach, w potrzebach? Ja mam wrażenie, że wszystkie, znaczy, no oczywiście dane zastane, dane statyczne są ważne, bo one pokazują pewne potrzeby, tak? To tak jak u nas w gminie był pomysł rozbudowy przedszkola, tak? No ale dane pokazują, że to jest trochę chybiony pomysł, bo nie rodzą się dzieci, więc generalnie będziemy się mierzyć za niedługo z problemem pustych przestrzeni szkolno-przedszkolnych, a nie z problemem nadmiaru tych uczniów. Więc te dane zastane są ważne, tylko ja osobiście mam takie wrażenie, że one bardzo często zastępują nam potrzebę komunikacji takiej z interesariuszem, że my mówimy, ale z danych to nie wynika, w danych tego nie ma, nikt tego nie zgłaszał, albo źle je interpretujemy, bo wiem, że w którymś samorządzie pojawił się problem, pewien zarzut w stosunku do kierowniczki ośrodka pomocy społecznej, że im rośnie, inaczej, maleje liczba klientów, no, ale to jest ośrodek pomocy społecznej, to chyba im ich mniej, tym lepiej, więc kwestia interpretacji tych danych i to, co jest, żeby one nie zastępowały tak naprawdę tych późniejszych konsultacji, tych późniejszych analiz. Tak, one są ważne, no bo one też mogą potwierdzać albo no, pokazywać, że pewne inwestycje nie są jakby priorytetem i nie są koniecznością w danych gminach. Dziękuję. Ktoś z Państwa pisze w tej chwili wiadomość. Jeśli to będzie pytanie, bardzo się ucieszymy. Jeśli... A już chyba osoba zrezygnowała. To zmierzamy w takim układzie do końca. Ja jeszcze raz Państwu przypomnę, że to nagranie będzie dostępne na początku września. Razem z prezentacją można sobie sięgnąć. Zapraszam do sięgnięcia po literaturę. Ja Ci, Karolino, bardzo dziękuję. Ja także, bardziej ja dziękuję, bo ja tak mówię, jestem trochę pasjonatką, więc ja tak wszystkich raczej tymi zarządzaniem publicznym, zarządzaniem ryzykiem, interesariuszy. Także dziękuję za możliwość podzielenia się tym także z Państwem. Jest z Tobą kontakt też przez grupę, między innymi na Facebooku Pracownia Samorządowa Społeczność, prawda? Jesteś na tej grupie, tak. Także jakby była potrzeba do pytania, zaczepienia, jakiś konkretny wątek, to proszę tam się pojawić i zaczepiać. Tak, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. No, u mnie już wieczór. U mnie też, już tak. Do zobaczenia we wrześniu. Do zobaczenia.